Dzień dobry. Za oknem ogromna mgła. Masakra. Czuję już taki świąteczny klimat, taki świąt Bożego Narodzenia. Tu, o, zobaczcie. Szusz. Styl jabłek. Dobrze mówię? Wigilijny. Śliwki i wszystko inne. Mam się piórutki sweterek na sobie. I lecę do magazynu. Zerknąć dzisiaj, gdzie ma być zbudowane studio. Będę się wiedział z Kasią. Może uda się dzisiaj coś skręcić. I moi drodzy, dzisiaj w magazynie przyszły nowe rzeczy do studia. Tu regały już skręcone. Lampy. Statywy. Ale fajnie, ale super. Kochani, witajcie. Miałam ciężką noc. Autentycznie młoda się co chwilę budziła. Miała jakieś koszmary, ja też miałam jakieś koszmary. Powiem wam, że jakieś dziwne sny. Nie mogłam się wyspać, ona też przychodziła do mnie i później, żebym do niej przyszła i takie, wiecie, takie łażenie w nocy. Czasem są takie dni i powiem wam, że jestem nieprzytomna, bo dla mnie, jak nie jestem wyspana, to jest dla mnie koniec świata. Naprawdę, ja żeby chodzić na pełnych obrotach, muszę być wyspana po prostu. Także podjechałam teraz do Maka po kawę i, no, i w domu nie zdążyłam wypić. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Także kawunia, muszę się obudzić, słuchajcie. Jestem nieprzytomna. O, jadę zbić opony, możecie się śmiać, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Dzień dobry. Cukier lub myślałka? Nie, dziękuję serdecznie. Do widzenia, miłego dnia. Wzięłam też tą nową kanapkę z awokado, ale zabieram ją do biura, bo nie wzięłam jedzenia z cateringu. Zapomniałam w ogóle. Tak właśnie, widzicie, taka jestem ogarnięta dzisiaj. I zobaczyłam na reklamie tą kanapkę z awokado i mówię, muszę ją spróbować, także biorę ją na później. Jak ja tu wyjadę? Dobre pytanie. Tam. No i jadę właśnie zmienić opony. I ta mała stuczka, którą miałam z sąsiadem, co wam mówiłam na... jak nie widzieliście, to zobaczcie sobie odcinek podcastu o zabobonach. O piątku 13, bo to się zdarzyło w piątek 13. To koniecznie zobaczcie, o co tam chodziło. Mam taką małą stuczkę i chcę, żeby panowie zobaczyli auto po prostu, czy coś tam trzeba będzie robić. Ustaliliśmy z sąsiadem, że zgłaszamy z własnych ubezpieczeń, bo oboje jesteśmy tak samo winni i jakby to było fajne, że wiecie, nie było jakiejś gadki, na zasadzie wzywamy policję i w ogóle, ty jesteś winna i tak dalej. Tylko po prostu doszliśmy od razu do porozumienia. Boże, jak ja wyglądam. Normalnie oczy, jakbym miała zapłakane, ale po prostu jestem niewyspana. Także kawunia to jest duży rozmiar. Duże sojowe latte. Co jak co, ale kawa z Maka jest rewelacyjna. Możecie mówić co chcecie, uwielbiam kawę z Maka. Nie wiem, jaki mają rodzaj, może ktoś, kto pracuje w McDonaldzie, mi napisze. Dobra. A i tą kanapkę, o której mówię, pokażę wam. Widziałam ją tylko na reklamie. I wygląda tak. Awokado i jajko. Więc tak. Teraz nie jestem głodna. O, jest mój pan. Poczekajcie. Złapię go od razu. No tak to wygląda. Buchnięcie było spore. Hałas był duży, także jest to. No pewnie będzie do roboty ten cały element. Zobaczymy, co tutaj panowie wymyślą. No ale dzisiaj zmieniam oponę. No i jestem. Zderzak do wymiany. Ten tylni. Ale okazuje się, że tam jest jakiś taki mechanizm dodatkowy, wspierający, nie wiem, ja się na tym nie znam, który sprawił, że podczas tego uderzenia jakby te szkody nie są aż tak duże, ale i tak jest do wymiany. Także dostałam autko zastępcze. Ostatnio też widzieliście, a to nawet nie mam gdzie telefonu położyć. Ostatnio też widzieliście właśnie mnie w autku zastępczym i Darek się śmiał, że nawet nie wiem, czym jadę. Ja nawet nie wiem, jaki model dostałam, ale bardzo fajne, małe autko. Kompaktowe. Przypominają mi się czasy, jak miałam swoje drugie auto. Pierwsze było duże, a drugie było już takie małe. Właśnie. Fajne czasy. Jadę do biura, wzięłam moją kawunię. Przyjadę tutaj za 2-3 godziny. Myślę, że już po evencie przyjadę. Będziemy dzisiaj na event do Degasa.
i z Anią z Lula Love właśnie tutaj. Pozdrawiam Cię, Aniu. Piszemy. Także lecę do biura, żeby zająć się inspiracjami na wiosnę. Hello. Hello, hello, hello. Jedziemy do Arkadii, do Douglasa, bo Filip Fine wypuścił nowe perfumy i jedziemy przetestować. Dostałem zaproszenie. Przy okazji spotkam się z Karoliny mamą, a później jedziemy ogarnąć nasze autko, odebrać nasze autko, bo teraz jesteśmy w zastępczym, znowu my w tych zastępnych autach całe życie. Nieprawda. I dzisiaj lecimy do Ogrodu Świateł z córą. To będzie fajne. Przyjacielem ze szkoły, z zerówki. Chciałam powiedzieć z przedszkola. Nie wolno mówić przedszkola, nie przedszkola. Tak, rano byłem w magazynie, jak widzieliście, składałem kilka rzeczy do studia, ale coś, nie lubię zamawiać rzeczy przez internet, bo tak długo idą i tutaj, o pani mówi, już wysyłamy, już zapomnieliśmy coś, tutaj ktoś mówi, że na produkcji się pomylili z kolorem i wyślemy te, co są gotowe, a te, które nie gotowe, to doślemy później. I zawsze takie urwanie głowy, żeby dzwonić i tam pytać co i jak. Wiesz co się dzisiaj dowiedziałam? Ania mi z Lula Love powiedziała. Mhm. W sensie mi już widzowie pisali, jakoś tak nie zwróciłam na to uwagi, bo dużo się ostatnio działo, że brokat jest wycofywany. Tak, słyszałem o tym też. Powiem wam, no, wszystkie dziewczyny co robią pazę, pyłki, make-up z brokatem, kurczę, co to będzie? Jak myślicie? Czy będą jakieś zamienniki, na przykład te biodegradowalne? Czy myślę, czy, że wiem, więcej perły będzie się perły. Ale wiesz, to jest inny efekt brokat, nie? Tak. To co, ale nawet, perła chyba jest, przepraszam, lepsza. To nawet nie będzie bombek z brokatem? Nie będzie w ogóle brokatu. Nie będzie konfetti brokatu. Nie myślałam, że dożyję czegoś takiego, wiesz? Jak pamiętam brokat od dziecka, że to było takie magiczne i pakowanie prezentów. Właśnie ten brokat tak zawsze był, nie? Ja też uważam, że wszyscy idziemy w takie zminimalizowanie plastiku, nawet u nas w sklepie. Biodegradowalne są wszystkie plastiki i używamy więcej papieru. Ale co jest najgorsze, że wysyłając ubrania trzeba to zapakować w worek, folię, no, bo to się inaczej ogurzy i wybrudzi. Tak. Nie ma na to rozwiązania, musiałoby być pakowane w koperty papierowe. Każda rzecz osobno. Tak, no. I oklejane przy okazji na tej kopercie, co jest w środku, bo wiesz, no, musiałabyś odklejać wszystko. Trochę już w naszym aucie, odebrane, zrobione, także wszystko ok. Zamawiam papiery na świąteczną sesję. Tak, Darek już zajmuje się świętami. Dla naszych klientów robimy sesje świąteczne. Dostaliśmy dzisiaj też zaproszenie na sesję, znaczy na sesję, na taki event z Mikołajem. W końcu. Jej! Tylko, że jak teraz zamówię sam ten żółty, to potrzebuję z innej niebieski. Zrób tak, żeby ci się opłacało z wysyłku. Właśnie to się nigdy nie opłaca, wiesz? To się nigdy nie kalkuluje, bo ta firma nie będzie miała takiego niebieskiego, jak ja potrzebuję. Wiem ten odcień. To są dylematy właśnie. I jak co roku jesteśmy w Ogrodzie Świateł. Garden of Lights! I w tym roku trafiło nas Smurfy. To jest najlepsze zdarzenie ever, bo my kochamy Smurfy. Ja kocham Smurfy. Jak miałem 5 lat, to gry. Zaczynamy od gry. Na wejściu mamy tablicę. Skanujemy? Skanujemy telefonem i zaczyna się gra. Obowiązuje. Zaczynamy grę, mamy w telefonie i możemy spacerować i grać razem. Słodkie. I taka fajna wioska. Chciałbyś w takim grzybku mieszkać? Chciałabym. To są moje ulubieni. Było małe, słodkie bobo. Był z grywu, był strachuś. A gdzie nasze dzieciaki? Uciekły? Ale pięknie tu jest, słuchajcie, naprawdę. Zobaczcie, jak ładnie zrobiła Gosia. To jest masło marzechowe. Boże, to są tak pyszne. Nie, tamto były lepsze. Nieprawda, to są dobre. Nie, a, bo ty nie próbowałeś tamtych. Jest gąbkowaty! Gąbkowate? A ten też jest gąbkowaty? Cały przeszkole się w ogóle wczoraj kapnął. Każdy jest gąbkowaty, nawet ten. A co zajadasz od ciotki goferki? Kokosowe gofry, co my byśmy zrobili, gdyby nie ciotka matka roku? Ja dziękuję za kokoska.
kolejna odpowiedź udana. Chyba hasełko wyjdzie Papa Smurf, ale nie mówcie nikomu. Aha. Koszuleczka, skorpion, ale rozmiar S chyba, tak, S-ka. Jutro też ogarnę rzeczy tutaj do magazynu. A tle świeczuszki nowe sesji czekają. Dobra, jest 23. Ja się zawijam spać. Poplanowałem sobie vlogi, więc teraz mam troszkę więcej luzu. Siedzę, nie składam codziennie, tylko składam raz, dwa dni w tygodniu, wszystko do przodu. To widzimy się zapewne jutro. Trzymajcie się, pa, pa.